Pamiętasz rok 2014? Jeszcze? Pamiętam, że był taki. No? Yy, odcinek 154 Ojca Mateusza pod tytułem Disco grasz niesamowitą postać Jarka. Nie będę się czepiał, każdy kiedyś zaczynał Madonna się rozbierała. Berlin Monroe też. Piotrek pracował w, w stacjach diskopolowych. <grym> Jak zmieniała się praca w polskich serialach? Weźmy Ojca Mateusza i Roist, który, który milenium dzisiaj też do tego wrócimy, jest dla mnie meta serialem, odkrywanym na każdym poziomie. Światło, Scenografia, Chor choreografia. Czołówka nawet. Yy, kadry, wszystko. I to jest niesamowite, że tak wielkim literami mówimy o polskim serialu. Jednym zdaniem, ojciec Mateusz Roist, co się wydarzyło w polskim kinie? No du dużo się wydarzyło. To znaczy, myślę, że ojca Mateusza dalej kręcą tak samo, jak kręci w 2014. Ciągle są tanie rowery. Mm, tak, ale... A, ale... Ale jeśli chodzi o, o seriale typu Royce, to po prostu zaczęło się kręcić seriale, które są na poziomie filmów, a czasami nawet realizacyjnie na wyższym i to jest. Coś tak, co jest serial lepiej. na poziomie filmów już chyba nic nam nie mówi, prawda? Bo są też słabe filmy. Tak? Dobra, to robimy przerwę tak. i pogadamy, no bo wydaje mi się, że granie w takim serialu jak Royce, kiedy przenosisz się w czasie. I masz dużo atrybutów wokół siebie, które po prostu myślę, że wspomagają tylko i wyłącznie Twój talent aktorski. O tym pogadamy. Zaczniemy od wspomnianego nazwiska Frączewski, dobrze? Klaudia całuje Kordiana. To chyba do ciebie. Zaraz. Może z Was ma na drugie. Koło. Zaraz wracamy. E, Filip ławiak naszym gościem. Wojewódzki. Kędzierski.